Witajcie ponownie w naszej domowej restauracji. Jestem Charlie. Mam świetne menu przygotowane dla Was na Garden Party. Ale najpierw jedźmy na zakupy. Tu w sklepie Netto mamy makarony do wyboru i do koloru. A Włosi wymyślili tyle rodzajów kształt makaronu, bo mają tyle rodzajów sosu. Każdy makaron pasuje do swojego sosu. Ja mam taki sos, że ten ze szpinakiem będzie pasował. Dlaczego śmietana czyżyska? Bo robi nam taki sos gęsty, fajny, daje słodkość do naszej dany. Dzięki temu można dołączyć do niej mnóstwo różnych składniki. W którym domku na świecie nie ma jajka w lodówce? A jak jajka, no to z wolnego wybiegu. No, dzień dobry. Dzień dobry. A czy pani wie, gdzie jest łosoś wędzony? Oczywiście, tutaj ma pan. A super, dziękuję. Miłego dnia. Ale wędzony na ciepło czy na zimno? Dzisiaj potrzebujemy na zimno. Ale jak robicie sobie pasty, jakikolwiek, z serem, twarogiem, to weźcie wędzony na ciepło, bo on trzyma swoją strukturę. Będzie lepsze. Super, dzięki, do widzenia. Zakupy. Check! Mam co potrzeba. Suszone pomidory, makaron ze szpinakiem, no i ser Gran Padano. Mój menu dzisiaj jest właśnie dla przyjęcia z przyjaciółmi. A dzisiaj mój przyjaciel jest znowu ze mną, Michel. Zapraszam. Lato, lato! Chcesz potańczyć? To może później. To miło, że myślałeś o mnie ponownie, żeby być tutaj z tobą w kuchni. Dobra, i co, gotujemy coś, widzę? Tak, gotujemy. Chłodnik, o, poczytam ten menu. Dobra. Chłodnik sezonowy, jogurt, chips, parmezan, piękny, makaron, łosoś, suszone pomidory, cebula dymka. Eton mess, co to jest? Eton mess to jest bałagan, bejzej, bita śmietana i kuli owocowych. Okay. To co? Do dzieło? Do działo, ale żeby chłodnik dobrze przygotować się na chłodnika, zawsze tam dzień wcześniej kroję wszystkie warzywa świeże. I co tu masz? Pomidory, papryka, ogórki, cebula, czosnek? Nie. Czosnek, tak. Jest, są, no. Dwie ząbki są czosnki, tak? Papryka żółta, zielona, czerwona, ogórek, pomidor i szalotka. Dodajesz trochę płyn? Ja myślę, że dzięki ten sól, co dałem, ta woda będzie... Może jest dobra. Trochę woda już tam. Jest no. Trochę. No, jest trochę, no. No dobrze. Teraz będziemy blendować. Magia telewizja. Zblendowany. Ty wiesz, że każdy kraj ma swój chłodnik na zimno. Każdy kraj. Francja, jaką jest Francji? Z melonem, z bazylią, czy z truskawki. Obojętny, ale każdy, bo to jest na sezon letni, to jest idealny. Taka zupa na zimno. Dobra, co dodaję? Papryka i żółta. No jak się przygotuje ten sezon letni dla ciebie? Co lubisz robić latem? Latem bardzo lubię spędzić czas właśnie z przyjaciółmi with my friends. Tak, ale masz rację, to jest czas, kiedy trzeba wychodzić z domu, się spotykać, uprawiasz sport, jesz lekkie rzeczy. Tak. Teraz przygotuję grzanki, wiesz? Dobrze. Ale grzanki, wiesz, drobina oliwa z oliwek. O, fajnie. Odrobinę. Aromat daję do oliwa. Ty wiesz, że my mamy szczęście, że żyjemy w kraju, gdzie jest zima, lato, wiosna, jesień, bo nasze gotowanie jedzenia nie jest nudne. Jemy coś innego zimą, coś innego latem. Tak. Wyobraź sobie, że mieszkać w zimny kraj albo ciepły kraj cały rok. To cały rok masz ta monotonia. Że prawie to samo. Dokładnie. Tak? Ale duże te grzanki, wow. No i popatrz, tu olej już ma smak. No i ładny. Dać ci ogórek? Poproszę. Bardzo proszę. Zrobić to bez pestki? Wiesz, nawet bez kura. Dodajemy zioły świeże do naszego chłodnika, czy nie? To jest pytanie. Możemy, tak. Dalej dolimy tam trochę szczypiorek. Ważna rzecz jest ostry nóż, prawda? A wiesz, idealnie na takie chłodniki, jak robimy dzisiaj, że możesz robić dzisiaj większa porcja, a co nie jedzone dzisiaj, trzymasz w lodówce i tu 2-3 dni spokojnie. Spokojnie wytrzymasz. Nie się zepsuje nic. Jesz świeży,
A czasem jest nawet lepsze, wiesz o tym? Tak, 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 nabiera więcej smaku. Tak, no. Tak. Ale też to jest taka bomba witaminowa, że ho, ho, ho. Brzęki już. Teraz te chipsy z Gran Padano zrobimy. Tarty parmezan na patelnię. Na patelnię i, no. I tyle. Słuchaj, Charlie, do papryki ostre zdejmowałem pestki, prawda? Bo o, dobra, dobra. Żeby nie był za... Za ostro. Zgadza się ze mną? Tak. Ukradnie ci ten szczypiorek, mogę? Tak, tak, tak. Teraz trzeba nakładać właśnie... A nie za gruby ten parmezan, nie? Nie, będzie sam raz. To dobrze, piękny. Parmezan musi trochę jakby... Musimy go wyciągać już przed spaleniem, tak? Żeby miał trochę koloru, bo inaczej to będą takie miękkie chipsy, a my tam jej chrupiące chipsy. Dodaję odrobinkę oliwa do naszej dodatki. Pozwolisz? Masz wolną rękę. Zgasiłem ogień, tak lekko wystygły. Ładny. Ale o, żeby bardziej chrupiące były, to dajemy tu. Dobra, to słuchaj. Tak. Ja bierze ten chłodnik. Bardzo proszę. Dobra? Chokla, przygotuję talerze. On jest trochę gęsty, nie przeszkadza ci? Mi to nie przeszkadza. Mnie też. Chokla. Chokla. Tak, szef. Nie za gęsto, nie? Lubisz tak? Ja lubię tak. Dobra. Położyliśmy go, nie? Ale lato jak na szybku, to parę kostka lodu i już się robi płynniejszy, prawda? Ale tu chodzi o to, żeby było taki gęsty, bo już czujemy, co jemy, a żeby twoje piękne brunoise, czyli warzywa w kostce, trzymałaś się na wierzchu, prawda? O, o to chodzi, coś pięknego. No idziemy, sam robi wszystko. Coś, muszę ci zaprosić. Nie. A, dobra, ja zrobię po mojemu. Żartuję. Często robisz w domu takie zupy na zimno? Wiesz co? Naprawdę tak. Tak, naprawdę tak robię często. Michel, tak. Możesz pokropić tak delikatnie oliwą z oliwek? Trochę takie południowy chłodnik, prawda? No. Fajnie. Ja nakładam jogurtem, a ty kończysz chipsem i potem macie. Kurczę, na bogato. No. Charlie, ładny. Ale kolorowo, nie? Jest lato, kolory już tak, jak mówiłem, te kwiaty, te ptaszki, to wszystko już wychodzi na zewnątrz, a my wychodzimy z gazpaczu tak samo. Kolorowo, a no, chłodnik warzywy, nikt ci będzie. Idziemy do gości. Już? Tak. Kogo zaprosiłeś? Twoja żona i moja żona. Co dalej? My friendo, robimy najpierw sos do makaronu. Dobrze. Dobra. No. Bardzo prosty sos, ale przepyszny. Tak. Tutaj wchodzą 5 składników. Dymka. Powiedz, tak. Suszone pomidory, białe wino, wywar drobowy i śmietana. I po temacie. Wykorzystam ten olej, bo ona też smak nadaje. I zobacz, wracamy do to samo, Charlie, że latem ta kuchnia jest dużo... Kolorowa. Ale prosta też. Prosta zobacz, też, 5 tak. Składników. Przygotuj potrawa zimowa. Ile składników musisz mieć tam, prawda? I no. Za to no, kochamy lato. No. Gdzie się uczyłeś ten sos? Powiedz. Wiesz co? No. Moja mama. Tak? Tak. O, to no szlachet. I to naprawdę. No i to piękny. Ale od niej pokochałem i polubiłem gotować, nie dzięki mojej mamie, nie? Dobra, Michel, myślę, że możemy podać dymkę. Ale pachnie. A to smażymy, wiesz co, przez naprawdę 1,5 minuty i będzie git. Białe wino poproszę. Pół kieliszek. Dobra. I wywar drobiowy. Tak jest. Dobra. Teraz podaję patelnię na boku, to powoli będzie parował. Teraz mam garnek z wodą, już organizowany jest ciepła no. Woda, żeby nie czekać na to. Ty wiesz, że bardzo to mi się podoba, bo pierwszy raz jestem, że gotuję z kim, której on kieruje, to są jego receptury, jestem tutaj tylko, żeby pomagać, pogadać i pośmiać. Ja to mi idealnie pasuje, ale ładnie. No, dobra. Dobra. Zielony. Makaron, bardzo proszę. Kolega z Włoch mówił zawsze, makaron ci gotuje, nie dotykaj go. Daj mu spokój.
Ale ja zawsze na początku mieszam, ale potem już zostawiamy. Jesteś u ciebie, my friend. To się gotuje. A tu jak idzie? Ładnie? Popatrz, ja myślę, że już tak ten sos, ten wywar już redukował się do połowy. No. Czas na śmietanę. Czerdziecka słodka. Tak. Zagęści. To też tak pół szklankę. Twój sos jest idealny, piękny. I wiesz dlaczego? Bo nie dodałeś za dużo oleju od pomidorów suszonych. Okay. Jeżeli by dał za dużo, no nie. Byłby, widać, te oczka tutaj na tą śmietaną i byłby nieładny i niesmaczny. Nie dajcie za dużo ten olej, niepotrzebny. Przesadzam makaron. Aj, to jest bezpiecznie, powiem. Dobra, tak jest. Sos gotowy, makaron gotowy. Dam ci talerze i serwujemy, co? Tak jest. Wylej makaron do sosu od razu. Jakbyś mógł. Tak. Okej, dobra. Mamy gotowy, ale myślę, że chciałem jedną rzecz próbować. Pozwoli? Pan pozwoli? Podawać to jak w restauracji, nie? Dobra, z łososiem, ja idę tutaj. Co teraz mogę wymyślić, bo on jest ładny, mi szkoda, to kroisz czy cokolwiek, nie? Tak, duże kawałki. Tak. Gdzie był widoczny. Tak. Pięknie nakładany. I co teraz myślę? Serwis. Serwis. Go. Dobra, Michel, czas na deser. Tak. Znasz Eton Mess? Nie będę kłamał. Mess, wiem co to jest po angielsku. Bałagan. Ale tak jest. Ale ten mess nie. Tłumacz mi, powiedz mi. To jest po prostu kruszony bezy, tak. Bita śmietana, tak. I taki sos owocowy. I do tego świeże owoce, pyk do dekoracji i nic więcej. Teraz idę po garnek. Żeby ten sos właśnie przygotować, bo to jest taki miks owoc. Popatrz jakie piękne garki. Jeden w drugi wchodzą, popatrz. To jest taki naczyń, popatrz. Ale my potrzebujemy tylko ten malutki, dobra? Miks owoc. Porzeczki, borówki. Porzeczki, borówki. Tak, truskawki. Posyp mi te piękne owoce tutaj do garku. Zapalimy ogień. To będzie samo się robiło, ale możemy tak. Doprawić. Podasz mi trochę cynamonu, poproszę, i ekstrakt waniliowy, który tam stoi. Dwie elementy chrupiące do naszego Eton Messa. Okay, mamy bezy, tak. I robimy oni cone. A to ty robisz, bo to jest w Kanadzie, nie? W Ameryce, Ameryka, tak. Północna. No to rób. Działamy, tak? I tłumaczysz nas, co to jest. Ja wiem, ale myślę, że widz będzie bardzo ciekawy, prawda? No tu trochę wchodzi chemiczna reakcja. Dawaj. Z karmelem, po prostu cukier na patelnię, bez niczego. No, z miodem, przepraszam. Blachą z papierem do pieczenia przygotowaną. Tak. Ja kroję truskawki do dekoracji. Widzę, że nawet nie muszę nic mówić. Michel już wie, jak pomagać, co trzeba zrobić, żeby wszystko szło elegancko. Teraz, no właśnie, to jest ten moment, już musimy tak się bawić. Ogień, bez ognia, ogień, bo ta patelnia świetnie trzyma ciepło. Chcesz soda? Jesteś gotowy, Michel? Tak. I teraz? Tak. O, jeszcze, szybko. Szybko, jeszcze. Dobra, dość. No i popatrz, widzisz? Teraz szybko z ogniu. O, jeszcze rośnie, zobacz. No. Wpadnie teraz? Nie. Troszeczkę. Okej. Okay. To teraz co? Dobra, opowiadaj, jak chcesz montować to? Bo rozumiem, że robisz warstwę. Ja bym tak chciał. Gęsty ten sos. Czy mogliśmy blendować ten sos, żeby był gładki? Można, ale nie musimy. Można, ale nie musimy. Tak jest. I teraz co? Beza? Kruszona beza. To jest ten mes. Mes bałagan, czyli zróbmy bałagan w tej kieliszki, co? Dla nas to nie będzie trudno, wiesz? Dobra, mamy. Dalej. Dobra, mamy tu. Widzę, że truskawki, ja bym, wiesz co, przy okazji... Do środka? No tak troszeczkę, nie? Tak? Puk. Dobra. Puk, truskawki zostawiamy na zewnątrz. I teraz co? No. Idziemy? Tak, śmietana. I robisz.
jak ci pasuje. Teraz znowu sos? Z sosem masz dobry pomysł. Sos w ogóle bez cukru był. Właśnie, dosyć kwaśny, nie? Tak, tak, tak. Ale tutaj mamy tyle elementów. Słodkie, śmietana, beza, te honikom. Kilka kawałeczek, tak? Zmiana koloru. No, ale to trochę takie mes, masz rację. No. A? No, jest taki bałaganowy. O, proszę bardzo. Tutaj mamy takie pamięta, nie? Słuchajcie, dziękuję. Byliście z nami w naszej domowej restauracji, a my właśnie skończyliśmy potrawy Garden Party razem z Michelem. Bardzo dziękuję. Jestem Charlie. Do widzenia. Ja, Michel, bardzo ci dziękuję, Charlie, za zaproszenia. I mam tylko nadzieję jedną, że powtórzymy to. Ja też mam taką nadzieję. Ciao. Do zobaczenia.